Bo państwo tutaj nie widzą, ale pani Joanna Kurowska przyszła z dwoma torebkami, z dwoma woreczkami. Bo ta druga jest sekretna. Buty Labutena, które, proszę państwa, są piękne. Hello. Przepiękne są, ale są wysokie, a ja nie jestem przyzwyczajona do noszenia wysokich butów. Także ponosiłam sobie pięknie, no i pokazałam. Bardzo dobrze. A do wywiadu ma być wygodnie, żeby się też lepiej myślało. Proszę państwa, serial Teściowie, za nami jego najlepsza reklama i obok mnie jego najlepsza reklama. Mnie ciekawi, czy takie propozycje serialowe to jest zawsze pełna radość, czy jednak się zapala w głowie taka czerwona lampka, że cholera, a może to się nie okaże takie fajne jak na tym, w tym scenariuszu? Ja zrobiłam parę seriali, no właśnie, a przyszedł tylko ten. O! Więc, bo to nie jest mój jedyny serial, który zrobiłam w transzy. Natomiast muszę powiedzieć, że to nigdy nie wiadomo, co się widzą spodoba. Ale jeden jest wspólny mianownik. Musi być dobry scenariusz i musi być to przyzwoicie grane. Pani Anno, dzisiaj z panią na konferencji Polsatu córka Zosia, wielka chyba duma, bo gwiazda innego serialu. Proszę nie podsłuchiwać, państwo nie wiedzą, ale tu jesteśmy bardzo blisko siebie. Proszę mi szeptać, jak się czuje mama, jak córka gra w serialu Polsatu. Ja się bardzo cieszę, że moja córka tutaj gra. No co ja mogę powiedzieć? Ja cieszę się wtedy, kiedy moje dziecko jest szczęśliwe, a ono jest szczęśliwe, kiedy gra, no więc jakby to się ta droga zamyka. Przyszłam dzisiaj z nią na ramówkę, jestem bardzo dumna z mojej córki, bo jest miłym, fajnym, dobrym, cudownym człowiekiem o niezwykłej wrażliwości i o skrzydłach, wrażliwości skrzydeł motyla. Udało mi się ochronić tę jej wrażliwość i to jest dla mnie najważniejsza rzecz. Pani napisała kilka tygodni temu chyba przy okazji imienin. Zosia, życzę Ci, żebyś nie przejmowała się tak bardzo życiem. Jest taką wrażliwą osobą, która potrzebuje otoczenia ochroną? Tak, ona się przejmuje za bardzo życiem. Mam nadzieję, że to jej przejdzie, ale też bym nie chciała, żeby miała taką skórę nosorożca, że się potem nie przejmuje niczym, tak? Chciałabym, żeby... W środku, żeby się spotkała. Żeby się spotkała gdzieś w środku, ale ona ma jeszcze czas na to. Trochę jest tak, że jak mamy rodzica aktora i potem ten narybek nasz kochany aktorski, który jest dzieckiem znanej osoby, to pojawiają się niestety te komentarze, a załatwiła ta matka. Nie, to się w dzisiejszych czasach się nie da nic załatwić. Nie ma takiej możliwości. Jest teraz tam, za tym stoi nie tylko reżyser, że ja znajomego reżysera powiem obsadzią. Nie, tam jest tyle osób w kolejce. Tam jest jeden producent, drugi producent, trzeci producent, prezes, wiceprezes, cały sztab ludzi, którzy decydują to. Pani to wie, ale internauci, którzy często komentują, nie. Trzeba też chronić dziecko przed tym, jak wygląda ten zewnętrzny świat, przed tym, że jak ktoś pisze anonimowo, to potrafi napisać różne rzeczy. A, wie pan co, ja to mam... Można mówić brzydkie wyrazy? Ja sobie wypikam tyle sekund, ile trzeba. Ja mam to w dlatego, że jeżeli ktoś chce być zły, to będzie zły, ja nie będę naprawiać świata. Ja w ogóle nie wchodzę w te... Ja nie wchodzę w żadne te takie platformy plotkarskie, mnie to nie interesuje. Ludzie plotkowali, będą plotkować, ludzie byli źli, będą źli. Więc mnie to w ogóle nie interesuje. Najfajniejsze jest to, żeby żyć w zgodzie z sobą i to jest chyba najfajniejsze. Mądra mama, także myślę, że do Zosi płynie dużo mądrości. Dziękuję bardzo, wszystkiego dziękuję dobrego. Bardzo. Wszystkiego dobrego dla państwa.